Później pod koniec już dnia podchodzę do nich, żeby im zapłacić te pieniądze, nie? I tam jest, mówię, daję jednemu 30 zł i drugiemu 30 zł, oni mówią, nie, 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 30 na dwóch. Tutaj, tym bardziej, że tak powiem, się udało mi finansowo, prawda, bo nie wiem, czy mam talent do przekonywania, okazało się, więc tutaj tych wybitnych artystów zaangażowałem. Oczywiście chcę powiedzieć tylko, że to jest mój pierwszy film, a chcę już nakręcić, chcę mi się następny teraz, bo podobało mi się to kręcenie. Już mam 3 scenariusze na następne filmy. Chcę nakręcić następny film, to będzie film o ataku UFO na Polskę. I już napisałem właśnie prawie szczegółowy scenariusz. To jest tytuł roboczy, czy to już będzie? Nie no, jeszcze to jest tytuł roboczy, tak. No, ale chodzi o atak UFO na Polskę, prawda? Ci wiadomo, ci osobnicy właśnie tacy dziwni wśród nas. Co? Słucham? Oczywiście, że tak, bo my sami wiemy, że UFO ląduje zawsze na wsi, prawda? Nigdy w mieście, wiedzą Państwo, że nigdy UFO w mieście nie ląduje, tylko na wsi zawsze, prawda? I oni tam, ja tak ich zauważyłem, co oni robią tam. Tacy osobnicy jeżdżą na rowerach takich zdyzelowanych, takich skóropodobnych kurtkach, w czapkach z Nutri na przykład, nie? Są bardzo charakterystyczne osobnicy, oni jak lądują tam na wsi, to im się rozdaje te rowery, te czapki, oni później bardzo łatwo się mieszają wśród nas, prawda, i jak wiemy, szpiegują na naszą niekorzyść, a na korzyść tej planety jakiejś tam. No to właśnie ten film mamy, ten następny scenariusz, a drugi to chcę nakręcić tymi dwoma, czekając na Godota, Samuela Becketa. Myślę, że oni są stworzeni do tej roli tak naprawdę i nie wyobrażam sobie w ogóle innych aktorów, żeby mogli zagrać, czekając na Godota.